Osiągnąłem to, co chciałem, czyli pracuję w bardzo ciekawym środowisku, rozwijam się. Moja praca mnie nie nudzi, daje mi, mi ciągłą szansę rozwoju, i, i e, także wszystkie powiedzmy cele i aspekty, o których dążyłem, e, decydując się na, ten, e, na tą ścieżkę rozwoju i na, na budkę Kodili, e, są spełnione i uważam, że było warto. Nazywam się Dariusz Mozgowoj, brałem udział w Bootcampie Codigli Java Developer od września 2017 do lutego 2018. Ostatnie 10 lat przed Bootcampem pracowałem w Norwegii jako <coughs> geofizyk w firmie poszukującej węglowodorów na szelfie norweskim, no tak w skrócie. Zastanawiałem się nad tym Muszę przyznać. Natomiast wydawało mi się, że nie jest jeszcze za późno, ale jest to ostatnia chwila. To nie jest. Ja widzę to teraz nagryw w pracy, że, że jednak świeże rzemysł ludzi, którzy dwa lata tam skończyli studia, jest dużo na wyższym poziomie i dużo łatwiej im przychodzi nauka niż mnie, no, ale nie jest to jakiś istotny problem dla mnie. Akceptuję taki stan rzeczy, prawda? Z wielu względów, przede wszystkim dobre oceny, które zbieraliście wcześniej. Wersja online, live, bardziej do mnie przemawia. Przede wszystkim jestem osobą, która uważa, że potrzeba określonego czasu, żeby zrozumieć pewne zagadnienie. Natomiast nie wydaje mi się, że w bootcampach, które trwają 3 czy tygodnie, 4 tygodnie, byłbym w stanie Zgromadzić taką samą ilość wiedzy ze zrozumieniem, jaką zgromadziłem po kursie Kodili. Bo najbardziej trafiającym do wyobraźni jest blok, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie jest tam taka rozpiska o wszystkich bootcampach, o liczbie godzin, które te bootcampy oferują, koszcie itd. I też e, zasięgałem opinii swoich kolegów mam bardzo wielu e, przyjaciół, e, a także mój brat jest programistą, więc zaciągnąłem opinii ludzi, którzy znajdą się na tym. E, I po przedstawieniu im oferty kodili e, stwierdzili, że jest najbardziej e, atrakcyjna. Początkowe e, zajęcia były bardzo proste z mojego punktu widzenia, ponieważ wcześniej już bawiłem się takim podstawami programowania. E, i, I było bardzo przyjemnie i bardzo łatwo. Udawało mi się kończyć wszystkie moduły tego bootcampu na czas, i praktycznie rzecz biorąc, po całym bootcampie mogę powiedzieć, że skończyłem wszystkie moduły w założonym przeze mnie czasie. Natomiast były moduły też trudniejsze i łatwiejsze. Trzeba zrozumieć, że nie wszystkie zagadnienia, które obejmuje nauka programowania, są oczywiste dla każdego. I były moduły, które wymagało ode mnie 35 godzin tygodniowo, a były takie, które wymagały 15 godzin. I, i prawda, mogłem powiedzieć, że skończyłem ten moduł i go zrozumiałem. E, natomiast przez to, że ja nie miałem wcześniej e, żadnego kursu tak zaawansowanego programowania, to każdy kolejny moduł, który nie był mi bliski, był dla mnie e, bardzo ciekawy i nie miałem chyba takiego modułu, który powiedział wow. Wszystkie było wow po prostu. Kontakt z mentorem był na bardzo wysokim poziomie. Na każde moje pytanie dostawałem satysfakcjonującą mi odpowiedź. Oczywiście starałem się przygotować do każdego spotkania z mentorem, więc przed spotkaniem tworzyłem sobie listę pytań, którą zadawałem mentorowi, żeby wypełnić te 45 minut, które tam mieliśmy tygodniowo no w 100%. Wysłałem. Kilka, nie powiem teraz dokładnie ile, ale na, na pewno mniej niż 10 um, odpowiedzi na oferty, które znalazłem na, bądź to na LinkedIn, bądź na pracy.pl. Jedna z tych ofert przyszła właśnie od koordynatora Kodilla jako polecenie w mieście Kraków. Um, no i tak się akurat złożyło, że z tych kilku um, ofert, na które wysłałem swoje CV. Odezwały się dwie firmy, w tym właśnie ta jedna firma, która została polecona przez koordynatora, i no właśnie, w tej firmie dostałem propozycję pracy. Trwało to mniej więcej 3 tygodnie od zakończenia kursu.